serdecznie prosto z basenu. Oczywiście to jest moja ulubiona godzina, w której pływam. Godzina 15 zacząłem. Jestem w trakcie pływania, wyszedłem z wody, żeby nagrać dla Was ten krótki filmik. Zauważcie, jak ludzie kreatywnie żyją, jak żyją w sporcie. Jest ich dosyć dużo na basenie dzisiaj. Są też nauki pływania, gdzie panowie prowadzą. Ja troszeczkę tak liczę, sobie wysiądę i pokażę. O, właśnie tutaj. I to jest też jedna z moich dyscyplin sportu, którą uprawiam i którą polecam Wam. Pływanie no jest królową sportu. To jest zbawienny sport dla każdego. No. Jeżeli macie problemy właśnie z kręgosłupami, ze stawami, bólami mięśniowymi, to tylko pływanie. Ale pływanie, tak jak widzicie, jak ludzie pływają. Nie to, żeby usiąść w wodzie, siedzieć, rozmawiać, dyskutować, tylko naprawdę pływać. Ja zrobiłem przegrzeb wyjątkowo dla Was, aby ten film wstawić dzisiaj na stronę, ale tak naprawdę pływam bez przerwy całą godzinę. Nieraz godzinę lekcyjną te 35 minut, a jak można, to jest dłużej do godziny. Pływam też ostatnim takim stylem glajchem tak zwanym, oburącz, grzbietem, aby właśnie wzmacniać prostownik kręgosłupa, wzmacniać kręgosłup cały, tutaj sam prostownik kręgosłupa, mięśnie żeliwiowe, biodrowo-krzyżowe i tutaj wszystkie mięśnie, zresztą wszystkie mięśnie pracują, nie? Użyłem w wodzie, to jest egzystencja w odciążeniu, tak jak w kosmosie. Zawsze mówią, że kosmonauci w pierwszej fazie lotu zdrowieją. A dlaczego? Bo są odciążeni dopiero później, a oni są kilka miesięcy, to może mają jakieś tam problemy ze stawami, bo po prostu nie ma grawitacji. Ale najlepsze leczenie wszelkich schorzeń, takich bólów, stawów mięśniowych, kręgosłupa, to jest właśnie woda, odciążenie. Przebywanie kilka razy w tygodniu, to ja proponuję tą godzinę max. Kilka razy w tygodniu, maksymalnie tą godzinę przebywać w wodzie pływać. Dlatego też, zobaczcie, to jest ten basen, o którym Wam ja ciągle wspominałem. Też stawiam gdzieś tam filmy z tego basenu na moim kanale YouTube. I oczywiście zapraszam Was do polubienia mojego kanału YouTube, do lajkowania, do wypowiedzi się na moim kanale, na mojej stronie Robert Lifestyle 40+, abyście wiedzieli, że to wszystko, co ja mówię, jest prawdą. Dlatego też dzisiaj nagrałem ten film dla Was, abyście wiedzieli, że tutaj nie ma jakichś tam przekłamań, że jednak żyjemy na sportowcu. Teraz wracam do domu za chwilę. Tam siedzą, o, tam stoją na ławeczkach, siedzą mamy, dzieci, które uczą się pływać i te instruktorzy prowadzą naukę pływania, to one teraz siedzą na ławeczce. Ale one też pływają, bo przejdziemy się wszystkich tu na basenie, jeżeli ja chodzę tutaj 20 lat. Moi drodzy, Robert Wam jeszcze pokażę, jak pływanie ładnie buduje człowieka. O, może tak. I moi drodzy, pamiętajcie, nie uciekajcie jak na takiego typu życia, takiego stylu życia, ale wracajcie, odbudowujcie w sobie tego ducha, budźcie w sobie tego olbrzyma, który was, jaką pije w stronę sportu, ale już nie takiego wyczynowego, tylko takiego lajtowego, który po prostu jakby polepszy jakąś waszego życia, stał się fizyczności, psychiki, a woda szczególnie odpręża. To jest to, co polecają wszyscy lekarze. Każdy nam to powie, że woda szczególnie odpręża, nie tylko psychicznie, ale fizycznie, wiadomo, że wszyscy ludzie pracują. No i tutaj no, takie dokładnie działanie wody, dlatego ja nie wiem, co w końcu basenu jest mój kolega, który prowadzi też nauki pływania. Taki człowiek, który też zajmuje się bólami kręgosłupa, który udziela wielu wskazówek na basenach. Także zawsze można kogoś podpytać, czyli zobaczcie, jak się umie pływać. Tutaj każdy jest przyjaźnie, rodzinnie nastawiony i poradzi, nie? Co zrobić. Ja nie wiem, co mam mówić, ale chcę jak najbardziej zachęcić. I w tym całym zdjęciu tutaj nie bardzo mi to wychodzi, bo mnie rozkojarzają troszkę ci panowie, ale oni muszą głośniej krzyczeć, ponieważ dzieci muszą krzyczeć, bo tutaj jeden przed drugiego, każdy musi dotrzeć do swojego dziecka, które uczy pływać. Także super, fajnie, ja Was jeszcze raz pozdrawiam. Teraz skieruję kamerę, kamera się skieruje na wodę. O, proszę, na tory, jak ludzie pływają, jak sobie radzą, jak to wszystko wygląda. Naprawdę nie tylko ta godzina, nie tylko 15. Od rana na basenach jest ruch. Takie jakby średnie notowania, że cały czas pływanie
średnio wzrasta z roku na rok, jest coraz więcej ludzi o każdej godzinie, a już soboty, niedzielę, kiedy są te bloki dwugodzinne, sauna z basenem, jest tam bardzo dużo. I fajnie, ale jest jeszcze nie jest cena, to bym powiedział, właśnie tylko nikt z ludźmi się nie zderzy. Każdy pływa z prawą stroną, każdy wie jak pływać. Nawet jeżeli coś, to pardon, płynie się dalej, jest okej, okay, jest fajnie. Ludzie jednak i młodsi i starsi wszyscy trenują i nie obawiają się, że woda ich pogryzie. Nie? Także ja wam proponuję, abyście, bo tutaj mam na wysięgniku ten mój telefon, bo inaczej bym nie dał rady. Także ja każdego dnia, a łącznie o tutaj jeszcze dwa moich kolegów, łącznie z sobotami i niedzielami staram się być tu na basenie. Ja odpoczywam, później wracam do pracy, do komputera i robię programy dla was, opracowuję filmy na kanale YouTube, wrzucam na moją stronę, na moją fanpage'a Live Style 30+. No i myślę, że swoim przykładem, swoją osobą ja będę was niejako wzmacniał i gotowywał w tym i przekonywał, że jednak warto cały czas dbać o siebie. Nie? A mówiłem, sport to jest jedna z dziedzin, jedna z, jakby, z naszych spraw, które musimy się dają, ale tutaj wchodzi jeszcze odżywianie. Ja mówię też o wizerunku takim swoim osobistym, o takiej duchowości, o psychice. Musimy pracować po 40, musimy pracować nad wszystkim, aby czuć się naprawdę wyjątkowym człowiekiem i w stanie społeczności aktywnie działać i naprawdę odzwierciedlać swój wizerunek, dawać przykład innym. Tak, bo Marian tutaj właśnie specjalista odpływania, specjalista kręgosłupów, specjalista kategorii wieczorowej, tutaj akurat pokazuje, opisuje swoje dziecko dobrze. Tak, że widzicie, każdy aktywny. Marian również, kolega, który jest ze mną, aktywnie, bo to jest były łapista, aktywnie uprawia sport. Starszy kolega, ale naprawdę zobaczcie jeszcze, jak on się trzyma i jest cały czas aktywny. To nie wiem, ile Marian ma lat, ale chyba jest to 70. Trzyma się niesamowicie. Biega, pływa, jeździ na rowerze, jeździ na wczasy, w góry, wszędzie. No jest facetem niemożliwym. Ma tutaj wielu przyjaciół. Tak jak tutaj jeden, który był w pobliżu, wszyscy, którzy tutaj są, też ich znam. I ja wszyscy czuję się dobrze, tak rodzinnie, ale też to daje dużo mi, że raz, że kontakt z tym ludzi, a po drugie i pływanie. Pływanie, odpoczynek, wychodzę stąd, jakby na to narodzony, jakby dostał jakąś szprycę. Nie trzeba amfetaminy bąkać, żeby się dobrze ciągać, żeby się dobrze czuć.